Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Rojem Him. Tak więc kontynuujemy nasze zbieranie de facto wszelkiego rodzaju tutaj materii ciemnej. Potrzebujemy jej, żeby nie skłamać, koło 40 tysięcy chyba. Dokładnie, brakuje nam 17. Nie wiem, ile części jeszcze będzie później. Oczywiście, no niezależnie od tego, po prostu wygrywajmy tą wojnę i tyle. Nasza machina wojenna naszego państwa po prostu działa, pracuje, miażdży tutaj wszystkich, powoli przynajmniej, bo mieliśmy trochę niespodzianek ostatnio. Już przypomnę, że próbowaliśmy dosyć takiej na ofensywy na różnych frontach i się okazało, że no, przeciwnik naprawdę potrafi stawić zacięty opór. No, ale nic na to nie poradzimy. Z drugiej strony, może takie ciekawiej, że tak to wygląda. O, tu jest jakaś baza, której... A, kto tu pracuje, dobra. I kolejny świat został eksplodowany przez naszych. Tym razem tutaj. A, dobra, już wiem, gdzie my tu jesteśmy, bo tak musiałem rzucić okiem, w którym tu kierunku. Nie możemy strzelić? Dziwne. A, no i tutaj też chyba zniszczyliśmy jeden świat gdzieś. Tak, tutaj też jest dużo roboty dla nas, żeby to oczyszczać. No ale mówię, wyraźnie widać, że już wrogowie dostają w ten tyłeczek. I to całe skupisko chyba przerzucimy tu na razie, no a potem zobaczymy, co dalej. Tu też się trochę wrogich flot pojawiło. Planetary infestation begun. A, bo tu z kolei prowadzimy inwazję. To jest tyle rzeczy, ile robimy naraz, że ho-ho. I tu. Dobra, zróbmy w ten sposób. Tu powinniśmy dać radę to zdobyć. Nie mogę tam polecieć? Może. Okej, wróg się tu tym razem przegrupował. Też i tak uważam, że na tym froncie coś trzeba zrobić. To tu. Też się w sumie może... Też nie, przebijmy się
Tu może w tym kierunku. O. Hostile swarm engaged. Our void hive is under attack. Crushing the hostile hive. No, na tym etapie tutaj wszystkie działania będą bardzo powolne, bo musimy maksować naszą skuteczność, żeby wszystko szło zgodnie z planem. Tu... W sumie to powinno być w stanie się przebić, co tu mamy... Kawałeczek naprzód. Tu mnie trochę martwi, oni nawysyłali tego draństwa. Chciałbym tej floty też tu stracić, no ale nie bardzo mogę na to wiele poradzić. Dobra. Nie wiem, czemu nie mogę tych... No nic, jest jak jest. Są małe bazy, które są nam średnio potrzebne, a tylko trochę przeszkadzają, szczerze mówiąc. Dobra. O, tu się nasza machina wojenna ruszyła. Może ci akurat to za szybko lecą, więc niech tu zostaną. Czyli w sumie to może nawet wszystkie te floty zbierzemy na razie tu, żeby potem uderzyć naraz z pełną mocą. Crushing a hostile hive. We have assimilated knowledge. Sytuacja wygląda nam w miarę opanowaną, w sensie to my teraz próbujemy coś robić. To wycofajmy trochę w głąb. Nie, nie tędy, po prostu tu. Tu zajmijcie ile się da. Tego nie możemy rozbić, bo tu przecież już jest czarna dziura. Dobra, to trzeba będzie inaczej ogarnąć. Dobrze wiedzieć. Cofnij się może tu do zbadania, bo tutaj zaraz się te wszystkie wrogie siły pojawią. O kurde, czyżby kolejny kryzys się jeszcze jednocześnie pojawił? Tak to trochę wygląda. Crushing a hostile hive.
Hostiles swarm engaged. O kurde. Enemies occupy our nest. Nie wiem, na ile te istoty psioniczne są potężne, ale jest ich zwyczajnie dużo. Dobra, trzeba znów na szybko natworzyć masy bojowej, która się tym zajmie. Czyli de facto, nawet że my jesteśmy kryzysem, nie sprawia, że nie będą się pojawiać inne wrogie frakcje. Znów ci zniknęli, a tym razem tu. Więc wtedy szybko przenoszą te siły. Co nam ciut utrudnia życie. A ty lecisz tu. Ty rozwal to. Istoty psioniczne, mówię, one są wszędzie prawie, że, ale ciężko mi ocenić, na ile one są silne i na ile są groźne. Kurde, rozwalamy, a tego wcale nie ubywa. Dobra, przetestujmy to w walce. Teraz tu. A jeszcze tu mamy jakieś siły, których zupełnie zapomniałem. Wszystko tu. No, oni się już kurde tu znaleźli teraz. Odbijmy to i potem skoczymy. No i też widzę, że nasze zasoby flot zdecydowanie się poprawiły. Wyślijmy to do walki. Dobra, tu w miarę posprzątane. Czyli następny cel to te pojedyncze takie tutaj floty. O, tylko tam kawałek jest. A ty... pofatygujesz się niszczyć te stwory woalowe. Pięknie.
ruszamy tu i w sumie niszczymy dalej. Tutaj ta baza jest średnio potrzebna, no ta niech już w sumie jest. No i to wszystko musi skoczyć tu. Kolejna wielka bitwa będzie. No a w międzyczasie kolejne regeneracje, chociaż tu akurat widzę działają. W sensie pewno te floty są jakby w drodze. Our space hive is lost. Our void hive is under attack. Ten niszczyciel tutaj się guzdra. Hostile swarm engaged. Crushing a hostile hive. Dobra, to leci tu. Our void hive is under attack. Hostile swarm engaged. Our space hive is lost. Dobra, wyślijmy to teraz tu. Też jakieś przyzwoite siły się zebrały. W sumie wyślijmy to tu. I tu stworzymy jakąś grupę, która spróbuje tutaj zacząć działać. I znów coś wysadziliśmy. Kolejną planetę, dobrze. Się może ruszmy. Ja oczywiście mógłbym niszczyć własne terytoria i gdybym chciał tylko generować te punkty, no uważam, że nie warto w ten sposób. No jeżeli i tak możemy to zdobywać sobie powoli na wrogu, to po co mamy uszkadzać to, co powiedzmy jest nasze? Lecimy w głąb. Te wszystkie niebronione obszary to bez problemu zajmiemy. Czy niebronione, w sensie, że nie ma fortec. Okay, kolejna runda. Krwawa. Mamy 28. Planetary infestation began. We sense a hostile swarm. Crushing a hostile hive. Our avoid hive is under attack. Dobra. Tu po prostu rozbijamy, co się da. Okej, tu odzyskaliśmy kolejne terytorium.
A, bo tu się dopiero zasiedlają niestety. Tak starczy. Our Void Hive is under attack. Our Void Hive is under attack. Okej, no tu gdzie niegdzie to naprawdę masę potrzebujemy nowych sił. Okej, możemy wykonać już posunięcie bardziej ofensywne. Naprzód. No i dobra, naprawdę wszystko wydaje się, że wszędzie jest pod kontrolą. No tu mnie martwi to, że się wszędzie te dziwne twory jakieś pojawiają. Nie wiem, czy one do końca są. Our Void Hive is under attack. Crushing a hostile hive. Tego połączyć? Pewno mogę. Dobra, czyli lecimy teraz tu. Our hive is under attack. Technology conceived. O kurde. I co teraz? Bo my w sumie też. O kurde, nie mówcie, że się spermanentnie nam gra zwiesiła. Zaraz muszę to sprawdzić, bo to by było głupie. No, zaraz ją odpalę ponownie, ale być może jest problem, ponieważ my jesteśmy kryzysem i właśnie się pojawił kolejny kryzys. No, niestety próbowałem kilkakrotnie. Za każdym razem wyrzuca mi grę do pulpitu, tak więc na tym kończymy tę serię. Trochę szkoda, bo no, zrobilibyśmy to zwycięstwo jako kryzys na 100%. No, ale cóż poradzę, że się wysypuje. Tak więc kończymy na tym. Pozdrawiam i do zobaczenia.